Znacie bajkę o czerwonym kapturku? Bohaterką jest miła dziewczynka w czerwonej czapeczce i sukieneczce. Zapraszam do zrobienia czerwonego kapturka z papieru. Potrzebne będzie czerwona kartka papieru, może być z bloku technicznego, kawałek krepiny czerwonej, sznureczek, patyczek od szaszłyka, flamastry, klej, nożyczki, zszywacz, kawałek jasnego papieru na twarz czerwonego kapturka. I zaczniemy od twarzy. Najpierw narysujemy oczy. Jest to miła dziewczynka, więc będzie uśmiechnięta. Odkładamy twarz. Możemy jeszcze dorysować na przykład jakieś włosy. I zajmiemy się sukienką czerwonego kapturka. Składamy tą dużą kartkę na pół. Możemy narysować wzór sukienki, ale możemy też wyciąć po prostu równo dwie części. Nie trzeba składać do końca. Najpierw szyja. Na końcu może być falbanka. I jeszcze wytniemy tutaj takie rączki. No te resztki możemy już wyrzucić. Z resztek zrobimy buciki czerwonego kapturka. Mogą to być zwykłe trójkąciki, ale ja wytnę troszkę takie buciki. I to będą buciki, które przykleimy za chwilę klejem. I jeszcze z resztek, jak już zostało, wytnę rączki. Bo w rączce czerwony kapturek będzie trzymał koszyczek. I tu będą rączki. Wszystko zgrabnie przyklejamy klejem. Smarujemy jedną kółeczko. Sukieneczkę. Drugie kółeczko przyklejamy na wierzch. Z małej karteczki wytniemy jeszcze koszyczek. Które włożymy czerwonemu kapturkowi do rączki. Przyklejamy koszyczek. I rączka. I druga rączka. Teraz przykleimy kapturkowi buciki. No i najważniejsze, musimy zrobić z krepiny kapturek. Zwijamy troszeczkę. Z szywaczem możemy spiąć. Z jednej strony i z drugiej.
troszeczkę zawijamy, żeby ładnie nam się ten kapturek układał. I zawiążemy kapturek dziewczynce wokół szyi sznureczki. Nasz czerwony kapturek jest już gotowy, ale możemy go przygotować w formie kukiełki, dokładając patyczek z szaszłyka. Można też zrobić mniejszego czerwonego kapturka z połowy kartki papieru. Zapraszamy do miłej zabawy.